Pani Magdalena Szumska i pan Dariusz Jurczak są gośćmi Radia 5. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Muzeum Historyczne w Ełku i będziemy zapraszać na sobotni poranek w muzeum. A na tym sobotnim poranku takie nazwisko się pojawi. Malecki. Malecki, specjalnie się nie pomyliłem. Dlaczego się nie pomyliłem? Tak. Bo w Ełku funkcjonuje to nazwisko w trochę innej formie, jako małecki. Tak, jako małeckich my, a no tak... Pierwotnie Jan powinniśmy poprawnie na, tak nazywać ich Janem i Hieronimem Maleckich. Male maleccy są po prostu już spolszczeni. I sobotni poranek w muzeum, który się zbliża, czyli 23 lutego, jest zarezerwowany na warsztaty drukarskie, warsztaty czerpania papieru, plus dodatkowo właśnie dowiemy się... Bardzo dużo informacji na temat e, tych postaci związanych z Ełkiem, czyli Janem e, i Hieronimem e, Maleckim. Dodatkowo poznamy historię e, pisma, historię druku, e, co jest e, zapewne bardzo ciekawe, bo dzisiaj tak naprawdę się nie zastanawiamy skąd mamy te książki, prawda? E, jak my to drukujemy, wszystko jak one są podrukowane. E, a ten druk, ta historia druku, tak naprawdę jest bardzo, bardzo e, ciekawa i. E, bardzo długa przede wszystkim. No i musimy powiedzieć, że czasami to ciężka praca była. Najpierw mrówcze składanie książek z małych literek. A <grym> tak. potem Ukwa drukowanie. Układanie, to też... drukowanie. No przede wszystkim może taką rewolucją to było wynalezienie czcionki samej tej czcionki metalowej, bo prasa drukarska już ona była wymyślona dużo, dużo wcześniej. Natomiast tak, taką rewolucją to rzeczywiście była czcionka. Natomiast my opowiemy przede wszystkim o historii piśmiennictwa druku o postaciach maleckich, natomiast w drugiej części zajęć zajmiemy się już tą częścią taką bardzo praktyczną, będziemy czerpać papier, będziemy drukować na zabytkowej prasie, spróbujemy popisać też gęsim piórem albo ułożyć no, jakieś nazwy z, z czcionek. Ja może dodam właśnie jeszcze, że będzie, jeżeli o pisanie chodzi, będzie też pisanie gęsim piórem ponieważ jest przygotowany papier czerpany. Ale i... to będzie kaligrafia gęsim piórem? Kaligrafia. Tak, tak, będzie kaligrafia gęsim piórem. Czyli prawda? podstawy kaligrafii jeszcze dodatkowo. Praktycznie będzie, będzie tak. wszystko od, od początku, dlatego że będzie, będzie kaligrafia gęsim piórem, będzie czerpanie papieru, czyli uczestnicy zobaczą, jak się ten papier kiedyś wytwarzało. Jest prasa, to jest kopia prasy Gutenberga, także będzie drukowanie. Będzie czerpanie papieru, będzie drukowanie, będzie pisanie kęsiem piórem. Mamy też troszeczkę, że tak powiem, pokażemy księgi. Będzie można zobaczyć, jak wyglądały stare księgi, bo to nie można powiedzieć książki, bo to księgi kiedyś były duże, ciężkie. Nie były... No, przykładem jest Biblia, którą być może pokażecie, bo to nie chcemy zdradzać wszystkiego. Biblia, która no, to wielkie to miszcze. Duże i ciężkie to mistrze, prawda? Ona była przeznaczona do tego, że leżała w jednym miejscu. Nie do tego, tego się że nie nosiło. To nie jest dzisiejsza książka, którą można sobie włożyć do kieszeni czy do torby, prawda? Tamta księga była przeznaczona do tego, że leżała. Przede wszystkim księgi kiedyś były bardzo drogie, bo za księgę tylko, że, tylko że pisano, można było kupić całą wieś, prawda? Także księgi były bardzo drogie. Właśnie dzięki wynalaz wynalazkowi... Yy, drukarskiemu, księgi zaczęły tanieć, prawda? I one rzeczywiście w ciągu dwóch czy trzech lat, jak Gutenberg wynalazł czcionkę, to księgi spadły o jedną trzecią, o, do, o, do, o dwie trzecie ceny, prawda? Kosztowały już później jedną trzecią, nie? No to kiedyś była dobra lokata kapitała, a przez Gutenberga wielu ludzi kupę pieniędzy straciło. No taka jest prawda, taka jest prawda. Będziemy mówić o małeckich, prawda? Dlatego, że oni są związani z zełkiem, prawda? No, miałem że... zapytać, dlaczego ma maleccy się pojawiają w kontekście drukowania. E, wiem, głupie pytanie, ja dokładnie wiem, ale wyjaśnijmy dla tych, którzy, którzy nie wiedzą. Kim byli maleccy? Byli drukarze no po to, żeby właśnie e, móc, no przede wszystkim po to, żeby e, głosić ukazania e, no, ewangelickie. Natomiast e, dodatkowo jeszcze e, został wysunięty taki pomysł, żeby wydrukować... E, Przetłumaczyć katechizm na język polski. I rzeczywiście Malecki rozpoczął drukowanie i tłumaczenia I jest tak bardzo mocno rzeczywiście związany tutaj z tymi naszymi terenami, jak i Jan, jak i jego syn Hieronim Malecki. Ja może dodam, że na początku oni mieszkali na wsiach podełkiem. Oni nie mieszkali, bo często się mówi maleccy wełku. Na początku oni dostali dwie wsie, najpierw jedno, najpierw to była wieś Maleczewo, właśnie od nazwiska. Później... Bo oni na początku się nie nazywali maleccy. Oni, na, oni, dlatego że pochodzili z Sądeckiego, właśnie z okolic Krakowa, także pierwsze to był Jan Sandecius czyli Sądecki, Sądecki tak się nazywał. Natomiast później, jak już przyjechali tutaj, oni zmienili później nazwisko i byli kojarzeni bardziej z tymi terenami. I też zmienili. Aha, właśnie, bo oni, pierwsza wieś, jaką, jaką oni dostali od króla Pruskiego, to było Maleczewo. Natomiast druga wieś, to była regielnica i oni nie drukowali wełku, oni drukowali w wsiach podełkiem. Tam mieli swoje manufaktury, prawda? Tam wytwarzali papier i tam drukowali. Bo musimy powiedzieć, że oprócz tego, że drukarz drukował książki, to on zajmował się i tworzeniem papieru, bo jednak sprowadzanie z manufaktur z Włoch, czy z Hiszpanii, czy z innych krajów zachodnich było bardzo drogie, i oni tu na miejscu wszystko przygotowywali. No tak, robili sam papier. Był też tak zwany zawód szmaciarza, gdzie osoba jeździła po wsiach, zbierała, że tak powiem, brzydko szmaty, tak, co do tego, żeby móc później ten papier, że tak powiem, wyprodukować. Były różne techniki, jeśli chodzi o tą produkcję papieru, ale o tym wszystkim po prostu już będziemy mówić na sobotnim poranku w muzeum, na które bardzo serdecznie zapraszamy. O technikach czerpania papieru, o, o drukach, o tej całej historii tego, jak to od tych pism, od tego pisma obrazkowego doszło do tego, że my dzisiaj współcześnie możemy sobie, tak powiem, wziąć każdą książkę, tak naprawdę i ją przeczytać, a nawet jest ona wydrukowana w kilkunastu, kilkudziesięciu egzemplarzach. O tym wszystkim powiemy podczas tych sobotnich poranków w muzeum, czyli tych warsztatach drukarskich. I chciałam jeszcze tylko powiedzieć to, że jeżeli ktoś się nie zapisze na sobotni poranek w muzeum, bo zabraknie miejsca, bo to te, te, na te zajęcia trzeba się zapisać, a liczba miejsc jest ograniczonych, to czasie w marcu przez trzy tygodnie planujemy zorganizowanie takich warsztatów dla grup już zorganizowanych, szkolnych. Jeżeli ktoś bardzo chce, ktoś bardzo interesuje ten temat, warto powiedzieć nauczycielowi w szkole, czy też może dzisiaj słuchają nas nauczyciele, że warto na takie, na takie warsztaty zapisać się i wziąć w nich udział już w takiej grupie zorganizowanej ze szkoły. I to będzie cała historia drukarstwa. Także zapraszamy. Zapraszamy najpierw na poranek w muzeum. To już Najbliższa sobota. I ilość miejsc jest ograniczona i coraz mniej jest tych miejsc, a musimy powiedzieć, że no naprawdę bardzo mało, ale jeszcze można się zapisać. Tak, można jeszcze się zapisać pod numerem telefonu 87 732 02 84, bądź też osobiście w siedzibie Muzeum Historycznego w Ełku na Wąskim Torze. No, i na własnej skórze można odczuć trochę historii, zawód drukarza. Na własnej skórze zajęcia praktyczne już wiadomo, co będziemy drukować. Będziemy drukować tak, będziemy drukować przede wszystkim, co my mamy posterię domowo, czyli pierwszą tą stronę właśnie tego katechizmu w języku polskim. To będzie na pewno odciśnięte. Mamy do druku różnego rodzaju no, te trzy herby euckie, to też będzie można dodatkowo sobie wydrukować. Jest też już zaplanowane też warsztaty układania, że tak powiem, tekstu, który które chcemy. Czyli praca Mychaj, takiego tak, zecera. Tak, tak, dokładnie. Także zapraszamy. Na własnej skórze można odczuć historię, odczuć jak kiedyś drukowano książki. Najbliższa sobota: Muzeum Historyczne Wełku od godziny 10.00. No, tak planowane jest do 12.00, ale zobaczymy, jak długo to potrwa. No i wcześniej trzeba się zapisać w muzeum. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Myślisz, nie? Dziękuję.